Kochani moi, jest już późno, późno w nocy. Jestem tu po całym dniu, wczoraj, w środę, spędzonym obok mojego taty, który w tej chwili, mimo że już jest godzina 23, teraz przechodzi kolejny zabieg w szpitalu. W szpitalu świętego Jana Pawła II. To nie był łatwy dzień. Wigilia przed świętem uroczystością Bożego Ciała i Pańskiej, przy Najświętszej Krwi Jezusa. Planowałem sobie, że będę sprawował Eucharystię może w Niegowici. Będę jednak tam, również w tym kościółku, przy szpitalu krakowskim, gdzie modliła się święta siostra Faustyna, by być blisko taty. To nie był łatwy dzień, jak mówię, ale nasze myśli biegną właśnie do Ojca, którego mamy w niebie. On pozostał wśród nas w Eucharystii. Jutro w wielu krajach, a przede wszystkim w Polsce, na ulicę kolejny raz wyjdą ludzie, by to już dzisiaj w zasadzie wyjdą na ulicę, by uwielbić obecność Jezusa. Uwielbiajmy Go całym sercem. Uwielbiając Jezusa, przepraszajmy za wszelkie chwile może, kiedy Go obraziliśmy, za tych, którzy obrazili. Jestem tutaj na tym rynku krakowskim, gdzie przed chwilą fragmenty mogliście zobaczyć. Była wielka radość. Była wielka zabawa, uwielbienie Pana. Był biskup Ryś, który tak młodzieżowo umie przemawiać. Była radość. Wszyscy zjednoczeni właśnie w tej radości, tak jak mamy napisane, właśnie w jedności Duchu Świętym. Chcielibyśmy więc uwielbiać Pana Jezusa w tej jedności każdego dnia, w czasie każdej Eucharystii, ale też dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. Dziękujmy Jezusowi za to, że wciąż chce być pośród nas, za każdą chwilę, gdy przyjęliśmy Go, wspominając naszą pierwszą Komunię Świętą. Za to uwielbiajmy Jezusa. A ja, jak i wielu kapłanów, że codziennie możemy brać chleb, a później On może mówić przez nas: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Jakiż to wielki dar. Pozdrawiam Was i życzę Wam najwspanialszych przeżyć tego właśnie dnia. W Italii w niedzielę będzie obchodzona uroczystość Bożego Ciała. Dzisiaj jestem w Krakowie. Mogłem być tam. W Krakowie, nie ukrywam, że również ofiarując i cierpienie, bo przecież gdy cierpi najbliższa osoba, zwłaszcza ojciec, to dzieci cierpią. Dlatego raz jeszcze dziękuję Wam za modlitwę w Ingencji Taty i proszę Was o tę modlitwę. Jeszcze teraz, jest już prawie północ, wracam do szpitala. Wracam, by pobłogosławić tatę po tym właśnie trudnym dniu i dowiedzieć się więcej. Kochani moi, przede wszystkim pozdrawiam Was w tych wszystkich miejscach, których odwiedziłem, gdzie mogłem celebrować Eucharystię, ale również i przewodniczyć nabożeństwo właśnie uwielbienia Jezusa, prośbą o uzdrowienie, uwolnienie. Tu na placu właśnie jestem i tak sobie przypominam, kiedy tutaj realizowałem film
o świętym Janie Pawle II, Karolu Wojtyle. Przecież jak on bardzo kochał Eucharystię. Uczył nas miłości do Jezusa Eucharystycznego, nasz ukochany, święty Jan Paweł II. Dlatego Jego prośmy w szczególny sposób dzisiaj, by nas wsparł w tej miłości. Tu przypominam sobie, gdy realizując film o nim, przechodziła przez ten główny rynek w Krakowie do tej świątyni mariackiej, pani Leokadia z Niegowici, która znała Karola Wojtyłę, szła do tej świątyni, by raz jeszcze wyznaczyć nam tę drogę, którą on przebył z Krakowa do Niegowici. Dzisiaj ona zapewne też jest w niebie, cieszy się radością nieba. Codziennie przyjmowała Jezusa do serca. Pamiętajmy też o niej w modlitwie, o tych wszystkich, którzy odeszli. Ale też prośmy, byśmy mieli zawsze przyjmować Jezusa z jeszcze większą miłością. A teraz jeszcze w języku włoskim. Cari fratelli e sorelle, come vedete, mi trovo in piazza a Cracovia. In questo momento, anche se tardi, mio padre ha un intervento chirurgico nell'ospedale di Giovanni Paolo II a Cracovia. Poco tempo fa qui in piazza, l'avete visto per un attimo, c'era grande gioia. Ballo perché l'hanno lodato il Signore, perché vigilia di Corpus Domini in Polonia, proprio oggi, quando vedete giovedì, c'è in questo giorno la festa, come in tanti anche paesi, in Italia domenica prossima, ma in Polonia proprio nel giovedì, saranno tanti processioni nelle parrocchie, e lodiamo il Signore. E vi ringrazio che pregate per mio padre, tutta giornata sono stato da lui. Ero con lui ora che tardi l'hanno deciso l'intervento, ma ritorno ancora in ospedale per benedire a lui per questa notte difficile che è passato giorno, ma vi raccomando, pregate per lui, pregate anche per me, per avere sempre forza. E ringraziamo Gesù, soprattutto noi domenica in Italia, ma oggi in Polonia, guarda, suona la campana, è 23 di notte, ma veramente vi saluto, sia lodato Gesù Cristo, da Piazza Centrale di Cracovia, davanti la Chiesa Mariana, sia lodato Gesù Cristo. Będę tańczył przed Twoim tronem. Będę tańczył. Yeah.
nas jest tylu. Chcę powiedzieć najpierw jedno słowo dziękuję i nie będę wymieniał wszystkich, natomiast chcę wymienić dwa środowiska, którym zawdzięczamy to dzisiejsze uwielbienie. Jedno środowisko to jest środowisko, które się nazywa Strefa Chwały. I jak ktoś chce wiedzieć, co to jest Strefa Chwały, to sobie googlować i przyjechać do Starego Sącza. Tam można tych muzyków wszystkich spotkać i się z nimi ucieszyć śpiewem, modlitwą, rekolekcjami, bo tam zawsze są też rekolekcje na Strefie Chwały. To jest zwykle w wakacje i to w tym roku będzie w lipcu i to będzie na początku lipca. To jak ktoś tam jeszcze nie zaplanował sobie początku lipca, to może pojechać do Starego Sącza. A drugie środowisko, które dzisiaj współtworzyło, zresztą rok temu też, to spotkanie, to jest środowisko Odnowy w Duchu Świętym. W tym roku to jest szczególnie ważne, bo Kościół cały...